Witam wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Teraz będę prowadzić serię lekcji biblijnych, wszystko w oparciu o Pismo Święte. Na pierwszej lekcji biblijnej odpowiemy na pytanie, czy wolno czytać Pismo Święte i czy można je zrozumieć. Niejednokrotnie ludzie stawiali pytania, co to jest życie i jak powstało na tej ziemi, kim jest Bóg, czy interesuje się mną. Co przyniesie przyszłość? Bóg dał nam odpowiedź na zawikłane problemy życia w Piśmie Świętym. Jeżeli tak, to badaj karty tej księgi, która nam o tym wszystkim mówi. Rozpoczynając badanie tej księgi, której głównym celem jest pokazanie nam cudownego planu Bożego dla ludzkości, przyjmij do serca słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który mówi: błogosławieni są, którzy słuchają Słowa Bożego i szczegą Go. Łukasz, rozdział 11, werset 20. Jak się nam Bóg objawia? Bóg objawiony jest w przyrodzie, w sumieniu człowieka i w Piśmie Świętym. Dawid woła w zachwycie: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy podaje wiadomość. Nie są to słowa ani mowy, których by głos nie był słyszany. Na wszystką ziemię wyszedł głos ich i na kończyny okręgu ziemi słowa ich. W słońcu postawił przybytek swój. Psalm 18, werset 2-7. Przez długie lata Pismo Święte było księgą zakazaną. Dziś Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną, popularną i czytaną ze wszystkich innych książek. Pismo Święte zaczyna się ogromnym oświadczeniem: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jeżeli Bóg jest naszym stworzycielem, to ani na chwilę nie możemy wątpić w to, że Jego największym pragnieniem jest uszczęśliwić nas, a jedną jedyną drogą do poznania Boga jest czytanie i badanie Pisma Świętego. Słusznie więc powiedział Pan Jezus: nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. Mateusz, rozdział 4, werset 4. Biblia, czyli Pismo Święte, jest księgą natchnioną od Boga, chociaż pisało ją około 40 pisarzy w okresie około 1600 lat, to jednak panuje w niej zupełnie harmonia. Biblia jest listem Bożym pisanym do nas, w którym czytamy, co powinniśmy wiedzieć o Bogu, o naszym Stwórcy, o naszym Zbawicielu, o naszym pochodzeniu i przeznaczeniu. W Słowie Bożym znajdujemy rozwiązanie najbardziej skomplikowanych problemów, których ani wiedza, ani sztuka, ani żadne inne źródło mądrości ludzkiej nie może rozwiązać. Całe Pismo jest przez Boga natchnione i służy ku nauczaniu, strofowaniu, prostowaniu i wychowaniu sprawiedliwości. Tak to staje się człowiek Boży doskonałym i zdolnym do każdego dobrego dzieła. 2 Tymoteusz, rozdział 3, werset 16-17. Tajemnica mocy Słowa Bożego tkwi w Jego pochodzeniu. Ono jest natchnione przez Ducha Świętego. Nigdy bowiem proroctwo nie powstało z ludzkiej woli, przeciwnie, święci mężowie Boży mówili tylko pod natchnieniem Ducha Świętego. 2 Piotra, rozdział 1, werset 21. Co święci apostołowie i prorocy mówią o czytaniu Biblii? Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: ty trwaj w tym, czego się nauczył, a iż z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 2 Tymoteusz, rozdział 3, werset 15-16. Bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko oszukującymi samych siebie. Jakub, rozdział 1, werset 22-24. Psalmista król Dawid mówi: błogosławieni, którzy szczegą świadectw Jego i którzy Go ze wszystkiego serca szukają. Tęskni dusza moja ku zbawieniu Twoim, oczekuję na słowo Twoje. O jako są słodkie słowa Twoje podniebieniu memu. Nad miód są słodsze ustom moim, a światłością ścieżce mojej.
Początek słów Twoich oświeca i daje rozum prostaczkom. Psalm 119, werset 2, 8, 103, 130. W jakiej relacji pozostaje Pan Jezus do Pisma Świętego? Pan Jezus oparł swe przemowy na Piśmie Świętym. Pan Jezus zwrócił uwagę swych słuchaczy na fakt, że zaniedbali badania Słowa Bożego. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on o mnie pisał, ale ponieważ pismom jego nie wierzycie, jakoż słowom moim uwierzycie. Badajcież się pism, bądźcie wam zdaje, że w nich żywot wieczny macie, a one są, które świadectwo wydają o mnie. Jan, rozdział 5, werset 46, 47, 39. Katolicka czy protestancka Biblia? Niektórzy ludzie uważają, że istnieją dwie Biblie. Jedna jest pisana dla katolików, druga dla protestantów. Lecz takie pojęcie jest błędne, gdyż istnieje tylko jedna Biblia, którą Bóg dał wszystkim ludziom, wszystkim religiom. Pismo Święte składa się z 66 ksiąg pisanych przez proroków, apostołów, patriarchów, kapłanów. Księgi pisane były w ciągu 1600 lat, od 1500 lat przed Chrystusem do 100 lat po Chrystusie. One zostały zebrane w jedną całość. Autorem był Bóg. Katolicy przyjęli w skład ksiąg kanonicznych księgi apokryficzne, których nie uznali Żydzi przed Chrystusem, tak samo apostołowie i Pan Jezus nigdy nie opierali się na księgach apokryficznych jako niepewnych. Protestanci księgi apokryficzne odrzucili. Dlaczego mamy badać Pismo Święte? Pan Jezus stwierdził, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. Mateusz, rozdział 4, werset 4. Nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu. Rzymian, rozdział 1, werset 16. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Przyłbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Efezjan, rozdział 6, werset 10, 11, 17. Jak można Pismo Święte zrozumieć? Po pierwsze, przez pilne czytanie. Po drugie, pilne badanie. Po trzecie, przez codzienne badanie. Po czwarte, przez zastosowanie nauk biblijnych w życiu naszym. Po piąte, badaj podług tematów. Pismo Święte a tradycja. Wielu chrześcijan ceni tradycję, czyli ustne podanie, lecz tradycja nie zawsze jest zgodna z prawdą. Pan Jezus ganił faryzeuszów i nauczających w piśmie, że więcej cenili ustne podanie, ustawy ludzkie i tradycje niż zakon Boży. Wtedy przystąpili do Jezusa z Jeruzalemu, nauczeni w piśmie i faryzeusze, mówiąc: czemu uczniowie Twoi przestępują tradycje starszych, albowiem nie umywają rąk swych, gdy jedzą chleb? A on odpowiadając rzekł im: czemuż wy przestępujecie przykazanie Boże dla tradycji waszej i uczyniliście przykazanie Boże bezskuteczne dla tradycji waszej? Mateusza, rozdział 15, werset 1-3. Apostoł Paweł ostrzega chrześcijan przed tradycją, która się nie zgadza z naukami Chrystusa Pana. Patrzcie, żeby was sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołu świata, a nie według Chrystusa. Kolosan, rozdział 2, werset 8. Świadectwo historii, czyli Pismo Święte i archeologia. Karol Wielki, Karol V, Ludwik XIV, Napoleon, Wilhelm II i Hitler chcieli zjednoczyć Europę, lecz nie udało się. Dlaczego? Bo proroctwo przepowiedziało 600 lat przed Chrystusem, królestwo rozdzielone znaczy, nie będzie się trzymać jeden drugiego. Daniela, rozdział 2, werset 41-43. Proroctwa biblijne Boże wypełniają się dokładnie, na przykład proroctwo o Babilonie.
opisuje w... Przez długie lata krytyka twierdziła, że Biblia opisuje fakty, miejsca i osoby niehistoryczne, zmyślone. Wykopaliska potwierdziły prawdziwość boskiego słowa. Pan Jezus powiedział: jeśli by ci milczeli, kamienie wołać będą. Łukasz, rozdział 19, werset 40. Drogi słuchaczu, czy będziesz codziennie studiować Biblię i czy opierać się będziesz wyłącznie na Piśmie Świętym? Dziękujemy naszemu Ojcu Niebieskiemu, iż dał nam Księgę Biblię, czyli Pismo Święte, które jest naszym przewodnikiem i nieomylnym drogowskazem do życia wiecznego. Prosimy Go, aby nam dopomógł do lepszego zrozumienia Jego prawd, gdy badać będziemy Jego Słowo. Sławię Cię, Boże! Sławię Cię, Panie, za to, że jesteś moim Bogiem, Bogiem dobrym, pełnym miłości. Sławię Cię jako Stwórcę nieba i ziemi, jako mojego Stwórcę i wszystkich stworzeń. Sławię Cię, Panie, jako Odkupiciela. Gdy byłam w grzechu, Ty za mnie oddałeś swe życie. Ty pierwszy do mnie wyciągasz swą rękę. Szukasz mnie jako owcę zagubioną, jako cenną perłę. Sławię Cię, Panie, jako mego prawodawcę. To Ty własnym palcem napisałeś na tablicach kamiennych dekalog, aby mnie ochronić od chorób i nieszczęść, aby mi się dobrze wiodło. Sławię Cię, Panie, jako dawcę życia. Ty, Panie, słowem dotykiem uzdrawiasz nas. Leczysz naszego ducha i nasze ciało. Wlewasz do serc naszych radość, pokój, szczęście i sens życia. Sławię Cię, Panie, jako Zbawiciela. To Ty, Panie, przyjdziesz po nas po raz drugi na obłoku niebieskim i zabierzesz nas do Ojca, do nieba. Sławię Cię, Panie, jako Króla Królów, Pana Panów. Ty, Panie, jesteś najwyższym nad całym wszechświatem. Tobie podlega niebo i ziemia. Tobie podlega wszelkie stworzenie. Sławię Cię, Panie, jako pasterza rodu ludzkiego. Pasiesz nas na niwach zielonych. Każdemu dostarczasz pokarmu duchowego i cielesnego i wiedziesz nas duchem swym do Ojca Niebieskiego. Sławię Cię, Panie, jako księcia pokoju. To Ty, Panie, zaprowadzisz trwały pokój na nowej ziemi, gdzie Ty, Boże, będziesz rządził i wszystko Tobie będzie poddane. Sławię Cię, Panie, jako naszego Ojca. My, Panie, jesteśmy Twoimi dziećmi. Ty nas, Boże, bardzo kochasz, bo dałeś za nas swego Syna Jezusa Chrystusa. Przyjmij, Panie Boże, od nas hołd, uwielbienie, sławę, cześć, chwałę. Kochamy Ciebie, Boże Ojcze, wysławiamy Cię i spełniamy Twoją, Boże, wolę. Amen. Dziękuję.